Roxana Jędrzejewska-Wróbel, ilustracje Marianna Oklejak. Siedmiu wspaniałych i sześć innych, nie całkiem nieznanych historii. Wydawnictwo Bajka. O królewnie, która zasnęła. Nie tak dawno temu w całkiem zwyczajnym królestwie urodziła się zupełnie wyjątkowa królewna. Ponieważ miała oczy tak błękitne jak niebo nad pewnym włoskim miastem, rodzice dali jej na imię Florencja. W pierwsze urodziny królewny zaproszono na zamek trzy zaprzyjaźnione wróżki z sąsiedztwa. Jak można się było spodziewać, każda przygotowała dla Florencji prezent urodzinowy. Pierwsza z nich, niezwykle rozumna Hugona, przyniosła królewnie stos edukacyjnych książeczek. Druga wróżka, słynąca z dowcipu Huberta, przytaszczyła paczkę magicznych pampersów. Natomiast trzecia, nieco wojownicza Hipolita, olbrzymiego pluszowego rekina. Zachwycona mała usiadła okrakiem na rekinie i zajęła się metodycznym odgryzaniem książeczek. Natomiast król i królowa nie kryli rozczarowania. – Ateno, zaczarowane zaklęcia? – zapytał król. – Myślałem, że obdarujecie naszą córkę urodą i takimi tam innymi. Florencja jest delikatna jak płatek róży i słodka jak wiśniowe konfitury, a do tego ma swój rozum – przerwała mu Hugona. – I poczucie humoru też nie zgorsza – dodała Huberta, zerkając na królewnę, która właśnie zdjęła koronę i zamiast niej założyła na głowę magiczny pampers. – Nic więcej jej nie potrzeba. – Za to Wam na pewno przyda się parę prezentów – stwierdziła Hipolita. Wróżki otworzyły swoje torebki i wyjęły z nich po delikatnym szalu. Potem uniosły się w powietrzu, miały na to swoje sposoby i zaczęły owijać szalami królewską parę. Pierwszy, brązowy jak kora, był szalem mądrości. Drugi, srebrzysty jak pajęczyna, szalem cierpliwości. A trzeci, zielony jak trawa, szalem nadziei. Wtem drzwi komnaty otworzyły się z hukiem i pojawiła się w nich wyjątkowo wredna i chorobliwie zazdrosna Kwiryna. Postać ze społecznego marginesu wróżek, która mimo wieloletniej terapii nie zamierzała wejść na prostą ścieżkę białej magii. Uuuuła! Ryknęła, aż echo odbiło się od ścian, a szale zatrzepotały nerwowo. A ja Wam to wszystko i tak zabiorę. Po czym zniknęła równie szybko, jak się pojawiła. Tak to zazwyczaj bywa z osobami z marginesu. Niestety, mimo wielu prób, pełne dobrych chęci wróżki nie umiały wymyślić żadnego przeciwzaklęcia na złe słowa wrednej Kwiryny. Nieco zawstydzone z tego powodu wyleciały przez okno, zostawiając zmartwioną parę królewską zamotaną w szale i Florencję z książkami w zębach na tak zwaną pastwę losu. Na szczęście los ten przez długi czas bardzo sprzyjał królewskiej rodzinie. Tak bardzo, że widmo wrednej Kwiryny rozpłynęło się we mgle niepamięci, a królewna rosła na piękną, mądrą i dowcipną dziewczynkę. Rodzice, dzięki darom wróżek, wychowywali ją odpowiednio, a dwa pierwsze szale były w nieustannym użyciu. Przydawały się zwłaszcza wtedy, gdy królewna nie była zbyt grzeczna, albo gdy trzeba było wytłumaczyć jej jakieś skomplikowane zadanie z matematyki. Tylko zielony szal leżał bezużytecznie w kufrze. I tak było aż do dnia 12 urodzin Florencji. Królewska rodzina siedziała tamtego poranka przy śniadaniu i omawiała szczegóły wieczornego przyjęcia, kiedy nagle stała się rzecz straszna i niespodziewana. Podekscytowana wizją balu Florencja, kiwając się na swoim krześle, zakrztusiła się kawałkiem pomidora i zemdlona osunęła się na podłogę. Przerażony król złapał córkę w ramiona i gubiąc po drodze koronę, popędził jak mógł najszybciej do królewskiej kliniki. Tam cała armia lekarzy, za pomocą mnóstwa skomplikowanych urządzeń, próbowała obudzić królewnę. Niestety na próżno. Nic już nie możemy zrobić, stwierdzili ze smutkiem uczeni medycy. Ale król i królowa nie mogli w to uwierzyć. Nie potrafili, nie chcieli. Natychmiast złapali brązowy szal mądrości i wezwali najlepszych na świecie specjalistów od śpiących królewien. Specjaliści zjechali ze wszystkich kontynentów i długo się naradzali nad pacjentką. W końcu jednak i oni, po miesiącu badań i dyskusji, bezradnie rozłożyli ręce. Możemy tylko czekać, powiedzieli.
Zrozpaczeni król i królowa zamienili teraz zupełnie bezużyteczny brązowy szal mądrości na srebrzysty szal cierpliwości. Otulili się nim ciasno i usiedli przy łóżku córeczki. Mijał dzień za dniem, noc za nocą, a królewna spała jak zaklęta. Pewnego popołudnia, kiedy zmęczona czuwaniem para królewska też na chwilę usnęła, do szpitala zakradła się wredna Kwiryna i złośliwie chichocząc podarła czarodziejski srebrny szal na zupełnie nieczarodziejskie strzępy. Na szczęście królewska para miała w kufrze jeszcze jeden, dotąd nieużywany, mieniący się szmaragdową zielenią szal nadziei. Obudzi się, na pewno się kiedyś obudzi, powiedział z mocą król, narzucając go sobie na plecy. I czuwali nadal, dzień i noc, noc i dzień, chociaż serca mieli przeszyte strachem i ściśnięte rozpaczą, kiedy patrzyli na swoją ukochaną córeczkę, leżącą bez ruchu w plątaninie kabli i rurek. Nie poddawali się. Niestety nie poddała się także podstępna Kwiryna. Pewnej wyjątkowo ponurej i bezksiężycowej nocy ponownie pojawiła się w szpitalnym pokoju i wygryzła w zielonym szalu ogromną dziurę. Tak ogromną, że rankiem rodzice Florencji obudzili się owinięci jedynie resztkami zielonych nitek. Spojrzeli na nie i poczuli się zupełnie bezradni. Nic już nie mamy, żeby cię ratować, ani mądrości, ani cierpliwości, ani nawet nadziei, szepnął tata, ściskając w swojej silnej dłoni delikatną rączkę Florencji. Wybacz nam, córeczko, nie potrafimy cię obudzić, a przecież tak bardzo cię kochamy. Zrozpaczona mama pochyliła się nad Florencją i pocałowała ją w czoło. I wtedy stał się cud. Królewna drgnęła i bardzo powoli otworzyła oczy. Zbiegli się lekarze, zaalarmowani pikaniem monitorów, na których pojawił się w końcu długo wyczekiwany sygnał. Jak to możliwe? Wołali zdumieni. Jak to możliwe? Pytał uszczęśliwiony król. Przecież Kwiryna zabrała nam wszystko. Wszystko oprócz miłości, szepnęła królowa. Dziękujemy.